Drodzy braterstwo, pragnę podziękować naszemu Panu, który za pośrednictwem zboru w Bydgoszczy udzielił mi tego przywileju, przy czym odpowiedzialność za to ponosi głównie zbór, jeżeli coś pójdzie nie tak, ale jeżeli tak będzie, to przepraszam. Na początek chciałem przekazać pozdrowienia, bowiem przekazywaliśmy już z Wrocławia, ale jedne zostały na sam koniec, mianowicie siostra Danusia Ryl prosiła o przekazanie swoich serdecznych pozdrowień, co niniejszym czynię, spełniając jej życzenia. Drodzy, muszę przyznać, że z dwojakimi, przynajmniej z dwojakim rodzajem uczuć słuchałem wszystkich wykładów, ponieważ po pierwsze każdy wykład, prawie każde oświadczenie zabierało mi pewne wątki z mojego tematu, jako że byłem ostatni, w związku z tym z wypiekami na twarzy słuchałem każdego kolejnego, czy jeszcze jakieś wątki zostaną dla mnie. Ale drugie uczucie, które mi towarzyszyło, to takie, że skoro się te wątki pojawiają tak często, to znaczy, że jest to temat, na który jest zapotrzebowanie, który jest, powiedzmy, nam bardzo potrzebny, bowiem czasy są takie, że wymuszają wręcz pewnego rodzaju tematy. Minęły wakacje, drodzy braterstwo. Ludzie na ile mogli robili sobie przerwę. Przerwę od spraw ważnych, aby odpocząć, aby zregenerować swoje siły. Nic w tym dziwnego, bo każdy potrzebuje odrobinę relaksu, oddechu od stresu, odpoczynku od codziennych obowiązków. No to między innymi z tego powodu Pan Bóg ustanowił siódmy dzień tygodnia dniem odpoczynku. Wiedział bowiem, że takie nawet chwilowe odwrócenie myśli od ciążących nam problemów i przekierowanie ich na sfery, dla których w zagonionej codzienności nie mamy zupełnie czasu, jest niezbędne dla naszej psychicznej i duchowej równowagi. Przeciążenie psychiki w znaczący sposób zabiera radość życia i negatywnie wpływa na jego jakość. A przecież tak niewiele trzeba, aby ten destrukcyjny wpływ, o ile nie całkowicie wyeliminować, to przynajmniej ograniczyć. Powodów do stresów, do niepokoju, do obaw w szybkim tempie przybywa. Mówiliśmy o tym w wielu wykładach, w wielu wypowiedziach braterstwa. Każdy mówi, że tych powodów do niepokoju wewnętrznego, takiego zestresowania, coraz więcej się pojawia. Dlatego chciałbym, drodzy braterstwo, przedstawić wam dzisiaj temat, który choć z pozoru wydaje się lekki, to jestem przekonany, że jego znaczenie jest o wiele większe niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Zatytułowałem go Jakość życia. Jakość życia, tym spróbujemy się, drodzy braterstwo, dzisiaj zająć. Od dłuższego czasu czułem potrzebę, taką wewnętrzną potrzebę, aby ten temat poruszyć. Aby podzielić się z wami tym, co siedzi w moim sercu i w mojej głowie, co nagromadziło się tam na skutek wieloletnich obserwacji. Zaczął on kiełkować około 10 lat temu, gdy jeden z plantatorów papryki zapytał z rozgoryczeniem ówczesnego premiera: panie premierze, jak żyć? Wtedy te słowa odbiły się szerokim echem w całej Polsce, były nagłośnione przez media. I tak pomyślałem, że my też kiedyś stanęliśmy przed Panem Bogiem, zadając Mu takie samo pytanie. Panie Boże, jak mam żyć? W odpowiedzi Pan Bóg wskazał nam kierunek poświęcenia i zaprosił do podążania za Panem Jezusem. Ale podobne pytania zadajemy praktycznie codziennie, tyle że już w znacznie mniejszej skali, bo dotyczących problemów, z którymi przychodzi nam się codziennie mierzyć. I wydaje się, że jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że dzięki prawdzie odpowiedź Pana Boga, zarówno na to zasadnicze, jak i te codziennie ponawiane pytania, jest w zasięgu naszego duchowego wzroku i słuchu. Nic tylko brać i czerpać pełnymi garściami. Tę odpowiedź znajdujemy nie tylko w opatrznościach, ale przede wszystkim znajdujemy ją w Biblii, a szczególnie w Ewangeliach. To ze słów naszego Pana wypływa niewyczerpane źródło wiedzy, które powinno zostać przez nas wykorzystane do zdobywania mądrości. Analizując jego nauczanie,
przypatrując się Jego postępowaniu, możemy, oczywiście używając rozumu, wzbogacać naszą duchowość, by stawać się lepszymi ludźmi. I to nie dlatego, że takie jest przykazanie, że takie jest nasze zobowiązanie w stosunku do Pana Boga, lecz dlatego, że po prostu pragniemy takimi być. Że model myślenia i postępowania, jaki pokazał Pan Jezus, podoba się nam. Że uważamy go po prostu za najlepszy z możliwych. Dlatego źródłem naszych planów życiowych, motywem naszych działań jest prawda i jej duch. A można je znaleźć tylko w Biblii. Zatem podstawowym narzędziem do kształtowania naszego duchowego życia powinien być rozum inspirowany prawdą biblijną, tworząc w wyniku życiowego doświadczenia coś, co nazywamy mądrością. A bez tak ukształtowanej mądrości można zbłądzić. A jest to szczególnie ważne dla chrześcijanina. Tracąc bowiem z oczu podstawowy cel, jakim jest naśladowanie we wszystkim Pana Jezusa, wpędzamy się w kłopoty, a tym samym obniżamy jakość naszego życia. Nawet najdrobniejsze uchybienia powodują rany na naszym sumieniu. Są to rany, które nam dokuczają, które naruszają nasz wewnętrzny chrześcijański spokój, który nasz Pan nazwał pokojem Bożym strzegącym naszych serc i umysłów. Ale do tego jeszcze wrócimy na koniec naszych rozważań. Od razu na początku warto określić, co rozumiemy przez jakość życia i jakie czynniki mają na to wpływ. Tak jak patrzyłem, istnieje około 100 różnych definicji jakości życia. Nas oczywiście interesowałaby najbardziej taka, którą można by było zastosować do poświęconych dzieci Bożych, ale zanim do niej dojdziemy, warto zapoznać się z pewnymi ogólnymi myślami, które nam lepiej pozwolą uchwycić poszczególne wątki i uwarunkowania tego tematu. Według Światowej Organizacji Zdrowia jakość życia to stan pełnego dobrobytu społecznego, psychicznego oraz fizycznego. WHO określa ją tam w 6 wymiarach, ale tym się nie będziemy zajmować, bo to nie jest naszym tematem. Natomiast są to głównie obszary związane z naszym ciałem, naszą psychiką i naszym otoczeniem. Tak można by to podsumować. I to jak najbardziej pasuje do naszych dzisiejszych rozważań. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym podać kilka takich ogólnych uwag, które wydaje mi się, że są niezbędne do tego, aby uchwycić tą najważniejszą część tego tematu. Jak łatwo się domyślić, ustalenie takich sztywnych norm czy parametrów, dzięki którym można by mierzyć jakość życia, czy porównywać obiektywnie jakość życia poszczególnych ludzi, jest właściwie niemożliwe. Oceny poszczególnych sfer życia mają bowiem znaczenie tylko w relacji do wartości, jaką jej przypisuje dana jednostka. Na przykład, ilość posiadanych pieniędzy w małym stopniu przyczynia się do wzrostu czy wysokiego poziomu jakości życia osoby nastawionej niematerialistycznie. Jeżeli ma wystarczające środki do tego, co jest jej niezbędne, to jej wystarczy. Wcale nie doskwiera jej brak pieniędzy na kupno lepszego samochodu, na zakup jachtu, na dalekie wycieczki, bo jej to po prostu jest niepotrzebne. Takiej osobie wystarczy na przykład mały ogródek, w którym uprawia swoje roślinki, i to świadczy o jakości życia. Gdyby takiej osobie zabrać ten ogródek, to jej jakość życia by gwałtownie się obniżyła, gwałtownie by spadła. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś celni podróże, to taki ogródek jest dla niego kulą u nogi. Bo zamiast ruszać w podróż, to musi myśleć, że za chwilę trzeba tam coś pozbierać, tu przekopać, tam wyplewić. I tak naprawdę dla takiej osoby zabranie jej tego ogródka byłoby podniesieniem jej jakości życia, w jej oczywiście ocenie. Dlatego są to subiektywne oceny, które jakby nie potrafią, czy nie uniemożliwiają porównanie jakości życia poszczególnych osób. Dlatego warto znaleźć jakieś inne kryterium, które mogłoby w pewien przybliżony sposób mówić o tym, jaka wartość życia jest poszczególnego człowieka. Dlatego z jeszcze innego punktu widzenia należy przyjąć, że poziom życia zależy od tego,
jak duża rozbieżność występuje między stawianymi sobie celami, a ich osiąganiem. Im więcej z naszych planów i zamierzeń udaje nam się zrealizować, tym wyższa jakość naszego życia. Tym wyższe zadowolenie, o którym mówił brat Marian w swoim wykładzie. Natomiast jeżeli jest większa rozbieżność, więcej planujemy, o większej ilości rzeczy marzymy, a nie udaje nam się tego osiągnąć, jakość naszego życia, czy zadowolenie z naszego życia gwałtownie spada. Dlatego, aby samemu nie obniżać sobie poziomu życia, nie można sobie stawiać nierealnych celów. Nasze cele powinny być wypadkową naszych indywidualnych predyspozycji, uwarunkowań zewnętrznych i możliwości, jakie posiadamy, oraz naszej motywacji. Jeżeli na przykład ktoś nie posiada predyspozycji do przemawiania, brakuje mu słów, czy powiedzmy, nie wiem, jąka się, to nie może sobie stawiać za cel, że stanie się oratorem, stanie się mówcą, bo jeżeli tego nie osiągnie, a najprawdopodobniej nie osiągnie, bo nie ma takich predyspozycji, będzie go dołować, będzie wpływać na jego poczucie, powiedzmy, zadowolenia, a to z kolei przekłada się również na jego relacje z innymi ludźmi. Jeżeli ktoś nie ma analitycznego umysłu, jak na przykład ja, to nie może sobie stawiać za cel, że będzie najbardziej zawikłane prawdy potrafił zrozumieć, a jeszcze bardziej tłumaczyć je innym. Są osoby o różnych umysłach, jedni są analityczni, drudzy bardziej, powiedzmy, artystycznie ukierunkowani. W związku z tym każdy ma inne zadania, więc jeżeli jestem, powiedzmy, bardziej humanistą, to trudno, żebym oczekiwał, że nagle stanę się umysłem ścisłym, który najtrudniejsze zagadki będzie rozwiązywał. Jeżeli ktoś nie ma słuchu, to nie może marzyć o tym, że będzie dobrym muzykiem. Oczywiście od razu należy zaznaczyć, że z kolei nie stawianie sobie żadnych celów, żeby spłaszczyć tą różnicę między osiąganymi celami a stawianymi sobie celami, jest ślepą uliczką i wcale nie prowadzi do szczęścia. Za to stawianie sobie celów ambitnych, takich, które są w zasięgu naszych możliwości, czyli realne do osiągnięcia i konsekwentne dążenie do ich realizacji, daje ogromną satysfakcję, a tym samym znacząco wpływa na wzrost jakości naszego życia. Jeżeli nasze marzenia, nasze cele motywują nas do działania, do ich osiągania, do ich spełnienia, to może to być dla nas dźwignią podnoszącą jakość naszego życia. Natomiast tkwienie w nierealnych marzeniach podkopuje jego podstawy. Tak jak wcześniej wspomniałem, drodzy, można wydzielić przynajmniej trzy obszary, które mają wpływ na jakość naszego życia. Jest to sfera naszego ducha, czyli naszego sposobu myślenia i odczuwania, sfera naszego ciała, czyli zdrowia fizycznego i naszej sprawności oraz czynniki społeczne, zewnętrzne, na które mamy ograniczony wpływ lub na które wpływu nie mamy żadnego. I chciałbym pokrótce omówić te trzy obszary. I tak pierwszy z nich obejmuje wszystko to, w jaki sposób patrzymy na świat, jak widzimy innych, a przede wszystkim jak oceniamy samych siebie. Jeżeli nasze poczucie własnej wartości jest bardzo niskie, to nie możemy oczekiwać, że będziemy zadowoleni z życia. W głębi serca ciągle będziemy czuć się gorsi, niedoceniani, towarzyszyć będzie nam uczucie niespełnienia. Może pojawić się zazdrość, że inni mają lepiej, a przynajmniej, że nie mają takich problemów, jakie mam ja. To rodzi niepotrzebną gorzkość i psuje zadowolenie z życia. Takie nastawienie częściowo zaślepia i unieszczęśliwia, bo zamiast skupić się na tym, co mamy, usilnie myślimy o tym, czego nie mamy. A co więcej, pomimo takiego myślenia najczęściej przybierana jest postawa, żeby nic z tym nie zrobić. Wydaje się, że w naszych czasach ludzie zupełnie odmienili nastawienie do życia, ponieważ poświęcają mnóstwo czasu na roztrząsanie przeszłości, marzą o przyszłości, a jednocześnie całkowicie zaniedbują teraźniejszość. I tak ucieka czas, który można wykorzystać na cieszenie się życiem.
A przecież cieszenia się życiem nie można odkładać na przyszłość, bo później, tego później może już po prostu nie być. O jakość życia trzeba dbać tu i teraz, bo jakość życia mierzy się niemierzalnym poczuciem szczęścia. I to dotyczy również chrześcijan. Dobrze by zasięgnąć jakichś przykładów biblijnych. Weźmy króla Saula. Król Saul był człowiekiem, który został wybrany przez Boga na króla Izraela. Miał wszystko, co można było sobie w ówczesnych czasach wymarzyć. Miał władzę, miał służbę, która realizowała wszystkie jego zachcianki. Otaczany był pięknymi kobietami, miał wspaniałe bogactwa. Wszystko, cokolwiek sobie tamten ówczesny człowiek mógł wymarzyć, to wszystko było do jego dyspozycji. A czy on był szczęśliwy? Nie. Nie był szczęśliwy, bo nie potrafił się cieszyć z tego, co miał. Zazdrościł Dawidowi. Dawidowi, który tak naprawdę oprócz siebie samego to niewiele więcej posiadał, tak? I do tego stopnia zazdrościł, że był gotowy go zabić. Przecież Dawid uciekł, prawda, specjalnie, żeby go nie zabił. A co więcej, Saul go ścigał po to, żeby jednak ten zamiar zabójstwa uskutecznić. Widzimy więc na tym przykładzie, że same posiadanie największych nawet bogactw i największych możliwości nie zapewnia szczęścia i zadowolenia. Choć oczywiście może mieć wpływ na jakość życia, to na pewno nie jest warunkiem koniecznym. O wiele ważniejsze jest być niż mieć. To, co siedzi w głowie, decyduje o tym, jak patrzymy na siebie i innych. Ja już to kiedyś w zborze u nas mówiłem, że jest takie przysłowie, że trawa u sąsiada wydaje się bardziej zielona. Tak się składa, że z Andrzejem i Zasią jesteśmy sąsiadami. Jak przechodzę, zawsze u nich jest bardziej zielona niż u nas. Ale z kolei pewnie oni myślą, że u nas jest bardziej zielona niż u nich. A więc to tylko pokazuje, iż tkwi w nas niedocenianie tego, co mamy. Wspomniałem przed chwilą o Saulu, który zazdrościł Dawidowi. Wydawać by się mogło, że Dawid, który przechodził takie doświadczenia, już będzie odporny na coś takiego. Ale okazuje się, że całkowicie błędne myślenie. Jak Dawid został królem, to on miał wszystko. Bogactwo, piękne żony, wszystko cokolwiek mógł sobie wymarzyć. Ale robił dokładnie to samo, co Saul wobec niego. Gdy spodobała mu się Batrzeba, dopuścił się zabójstwa jej męża po to, aby ją mieć dla siebie. Dopiero do pionu ustawił go prorok Natan, opowiadając mu znaną nam przypowieść o tej owieczce, którą bogacz zabił, bo żal mu było swojej. I wtedy prorok przekazał Dawidowi jednoznaczne słowa Boga. Dałem ci dom Saula, cały jego majątek, całe jego bogactwo, a nawet jego żony. Dałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby tego było ci za mało, to dałbym ci jeszcze więcej. Czyli mówiąc inaczej, dostałeś ode mnie wszystko, wszystko, co sobie można wymarzyć, a nawet więcej niż potrzebujesz. A ty tym po prostu zgardziłeś, zlekceważyłeś to. Taka postawa jest, drodzy braterstwo, dzisiaj bardzo powszechna. Lekceważenie tego, co się posiada, lekceważenie własnych zobowiązań wobec innych i lekceważenie innych osób to jest podstawa dzisiejszego świata. Co więcej, nawet lekceważenie obietnic i przysiąg stało się normą. To jest przerażające, z jaką łatwością ludzie dzisiaj potrafią lekceważyć własne zobowiązania, własne dane przez siebie słowo. Biblia radzi nie przysięgać, ale są, wydaje mi się, dwie okoliczności, które uzasadniają złożenie przysięgi. Pierwsze to są śluby poświęcenia, a więc przysięga złożona względem Boga. A druga względem człowieka to przysięga małżeńska, bo wtedy się ludzie stają jednym ciałem. A jednak mimo złożonej przysięgi masowo rozpadają się małżeństwa, a niektórzy rezygnują ze swojego poświęcenia. O ile w przypadku rezygnacji z poświęcenia jest to może mniej widoczne, bo to jest intymna, niewidoczna często sfera, którą tak naprawdę potrafi tylko rozsądzić Bóg i te przypadki są jakby mniej rzucające się w oczy, choć jak już są widoczne, to są spektakularne dla nas. O tyle
rozpady małżeństw stają się już wielkim problemem. Głównie młodzi ludzie, choć nie tylko, nie przywiązują w tej chwili do ślubu żadnej wagi. Rozstanie nie jest już problemem. Nawet większość ludzi nie bierze ślubu, po prostu żyją bez ślubu, tak jest łatwiej, bowiem rozstanie jest już wkalkulowane w bycie razem. To jest trochę jak jazda pociągiem. Wsiada się do jednego przedziału, potem jeżeli komuś się znudzi, wysiada z tego przedziału, wysiada z pociągu i każdy idzie w swoją stronę. I taki duch tych czasów próbuje usilnie również przedostawać się między nas, drodzy braterstwo, między lud Boży, między chrześcijan. Naprawdę trzeba się mieć na baczności. Standardy chrześcijańskie wymagają, aby wartość wypowiadanych przez nas słów, wartość zobowiązań, jakie podejmujemy, miała wielką moc, najwyższą moc. A cóż dopiero obietnice składane w formie ślubowania. Żadne nasze rozczarowanie, żadne zniechęcenie, zmiana planów nie mają prawa ich wzruszyć. Niestety we współczesnym świecie już tak nie jest. I taki duch niestety bardzo mocno usiłuje oddziaływać również na nas. Jest on wszechobecny i coraz bardziej powiększa swoje wpływy. Każde niedotrzymanie słowa, każde złamanie obietnicy narusza nasz wewnętrzny spokój. Tworzy rysę na naszym sumieniu. Jest jak rysa na okularach, której nie można nie widzieć. Nawet jak obracamy głowę, te okulary wędrują za naszym wzrokiem i ta rysa przed naszym wzrokiem zawsze jest. Oczywiście taki stan bardzo negatywnie wpływa na jakość naszego życia. Jest nam po prostu z tym źle, nawet jeżeli sami przed sobą wstydzimy się do tego przyznać. Dlatego lepiej nie obiecywać niż nie dotrzymywać. W dzisiejszym świecie na pierwszym miejscu jest mieć, a nie być. I to stan posiadania świadczy o prestiżu, jest powodem do uznania. Ale co z tego, skoro ludzie posiadający nawet ogromny majątek, pławiący się w luksusach, popełniają z rozpaczy małżeństwa. Zazdreszczą często tym, którzy nie mają niewiele, ale są za to szczęśliwi. Którzy niczym filmowi Shrek i Fiona żyją na tym swoim przysłowiowym bagnie, a inni, patrząc na nich, się zastanawiają, jak można żyć w takich warunkach i być szczęśliwym. To chyba trzeba być nienormalnym. Ale myślę, drodzy braterstwo, że lepiej być nienormalnym w takim rozumieniu i po prostu cieszyć się szczęściem. Drugim obszarem, który ma wpływ na jakość naszego życia, jest stan naszego ciała, czyli inaczej mówiąc, stan naszego zdrowia. W zdrowym ciele zdrowy duch, niepełnosprawność, osłabienie chorobą, zmniejszenie własnych możliwości wynikające z wieku z pewnością są czynnikami, które destrukcyjnie wpływają na nasze poczucie szczęścia. Potrzeba bardzo wiele siły i pogody ducha, wiary w Pańskie obietnice, by nie poddać się zniechęceniu. Można wręcz powiedzieć, że pogodzenie się z takimi ograniczeniami jest warunkiem koniecznym, by być szczęśliwym mimo wszystko. Mimo wszystko, mimo tego, co nam dokucza. Oczywiście ogromną rolę mogą w tym, aby nam pomóc, mogą odegrać nasi bliscy, rodzina, przyjaciele, bracia i siostry poprzez niesienie pomocy. Król Salomon, mędrzec Salomon w przypowieściach w 12 rozdziale 25 wierszu mówi, że można to również osiągać słowami. Pisze on bowiem, zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Nasze rozmowy nie tylko na tematy prawdy, ale również dotyczące naszych życiowych doświadczeń czy różnych innych spraw, nawet zupełnie niezwiązanych z prawdą, są elementem, który nas scala, który pozwala budować więzi, przez które przekazujemy sobie pozytywną energię, tak bardzo potrzebną do szczęśliwego życia. Dobre słowa, te symboliczne jabłka, mają nas budować, a nie poróżniać. Miłość ma budować jak największą strefę komfortu dla wszystkich braci i sióstr. Ma scalać nas tym, co jest dla nas cenne i co nas buduje, a marginalizować to, co może nas poróżnić. Ma dostarczać paliwo do walki z tym, co nas zniechęca. I tak możemy przejść płynnie, drodzy braterstwo, do trzeciego obszaru, który determinuje jakość naszego życia. Jak wcześniej wspomniałem, są to czynniki zewnętrzne, na które mamy ograniczony wpływ
lub nie mamy żadnego wpływu. Jednym z czynników, na który mamy wpływ, jest społeczność braterska. Przede wszystkim ta zborowa, ale również nie tylko ta zborowa, ale na przykład taka jak ta, gdzie mamy przywilej w tej chwili przebywać. Poza naszymi domami, naszymi rodzinami, to zbór jest naturalnym miejscem, w którym czujemy się, a przynajmniej powinniśmy się czuć bezpiecznie, jak wśród najbliższych przyjaciół. Ale człowiek z czasami przyzwyczaja się do wszystkiego, wszystko troszkę powszednieje. Gdy podczas pobytu we Wrocławiu zapytaliśmy brata Ralfa Grygiela, co było dla niego takim najważniejszym elementem, czymś, co jakby najbardziej go zaskoczyło, bez wahania powiedział, że społeczność z braćmi i siostrami. Ich ilość, ich serdeczność, atmosfera panująca wśród braci, to wszystko dla nich było takie wow. Oni tego nie mają. Choćby się wszyscy zjechali, to i tak ich nie byłoby tylu, ilu jest nas. A my w większości przypadków, drodzy braterstwo, mamy to na co dzień. Oczywiście ogromny wpływ na jakość naszego życia mają nasze relacje z innymi ludźmi. W przypadku środowiska braterskiego, a szczególnie zborowego, dotyczy to również naszych wzajemnych relacji. Ale ich kształtowanie wymaga aktywności wszystkich stron. Samo się nie zrobi. To nie jest tak, że jedni gromadzą, a drudzy czerpią z tych zapasów. Oczywiście w każdej grupie są jednostki, których osobowość wywiera większy wpływ na innych. Wszyscy potrzebujemy autorytetów, które będą nas inspirować, a może nawet i fascynować czasami swoimi wypowiedziami, sposobem myślenia czy podejściem do życia. I to głównie ich sposób bycia determinuje to, w jaki sposób odnosimy się do innych braci i sióstr. Jeżeli tacy nieformalni i podkreślam najczęściej mimowolni przywódcy, liderzy, bo po prostu oni nigdy o to nie zabiegali, kładą nacisk na surowość, na karność, to i cały zbór będzie wobec siebie odnosił się z zachowaniem pełnego formalizmu, z obawą, aby nie naruszyć sztywnych, niepisanych zasad. Wówczas symbolicznie nie będziemy w sabat zbierać kłosów i nie uratujemy woła, który wpadnie w sabat do studni, bowiem ograniczać nas będą różnego rodzaju regulacje, które nie mają podłoża w Piśmie Świętym. A Pan Jezus przecież mówił, że można tak czynić. Jeżeli jednak nacisk kładziony jest na przyjaźń, na otwartość, szczerość, to nie będziemy obawiać się popełnienia gafy albo narażenia się na śmieszność czy naganę. Pozytywna energia, którą generujemy, musi być tworzona przez wszystkich. Oczywiście w miarę możliwości. Często sami oceniamy źle swoje możliwości, to znaczy zbyt nisko, a zbyt wysoko możliwości innych braci. Ale tak jest, drodzy braterstwo, do czasu weryfikacji, kiedy przychodzi czas próby. Sam to obserwowałem, kiedy wydawało się, że niewzruszone filary, gdy przyszedł okres próby, zachowały się zupełnie nieodpowiedzialne. A ci bracia, ci siostry, którzy siedzieli zawsze spokojnie pod ścianą i się specjalnie nie dawali zauważyć, gdy przyszedł okres próby, stali i od razu wiedzieli, jak mają postąpić, co mają zrobić. Także tkwi w nas, drodzy braterstwo, ogromny potencjał i dobrze by było, żebyśmy się sami nie ograniczali, nie wierząc w to, że przy pomocy Pana jesteśmy w stanie zrealizować nawet fantastyczne rzeczy. Ale podkreślę, drodzy braterstwo, jeszcze raz, że tworzenie tej atmosfery między braćmi czy atmosfery zborowej jest nie tylko przywilejem, ale wręcz obowiązkiem każdego z nas. Nie jest też oczywiście tajemnicą, że każdy ma nieco inną naturę. Jedni są bardziej, a inni mniej radośni. Niektórych cechuje optymizm, a innych pesymizm. Jedni mają nadmiar poczucia humoru, a inni nie posiadają go prawie wcale. Są to cechy, z którymi jesteśmy zrośnięci, które nam towarzyszą w każdej chwili i w każdej sytuacji. Gorzej, drodzy braterstwo, gdy wszystko widzimy w ciemnych barwach, a to, co nas urazi, przykleja się do naszego serca i uwija sobie gniazdko w naszym umyśle. To nie jest dobry układ. Powiedziałbym nawet, że mocno toksyczny. Lepiej, jeżeli jesteśmy radośni, pozytywnie nastawieni do życia. Ale takie toksyczne nastawienie zabiera sporo radości z życia.
uniemożliwia korzystanie z tych możliwości, których całą masę mamy do dyspozycji, które są w naszym zasięgu. Ale pociechą, drodzy, jest to, że nigdy nie jest za późno, aby podjąć walkę z takimi cechami naszej osobowości. Mówił o tym brat Marek przy końcu swojego wykładu. A warto to zrobić, bo tu znowu podkreślę, to głównie my sami jesteśmy odpowiedzialni za obniżanie poziomu jakości naszego życia. Oczywiście ogromny wpływ na nasze życie mają czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu. Na przykład bracia na Ukrainie nie mają żadnego wpływu na to, że żyją w kraju ogarniętym wojną. Ale pamiętajmy, że na wszystko, również i na to ma wpływ nasz Bóg, któremu powierzyliśmy wszystkie swoje sprawy, a nasza ufność bazuje na pewności, że On dotrzyma swojej obietnicy, że wszystko, co nas spotyka, będzie w ostatecznym rozrachunku dla naszej wiecznej korzyści. Tę część wykonuje Bóg, w związku z tym możemy być o nią zupełnie spokojni. My natomiast mamy wpływ na samych siebie i dlatego powinniśmy wykrzesać z siebie wystarczającą moc, by zmieniać swoje usposobienie na pogodne i optymistyczne. Jednym z narzędzi, które mamy do dyspozycji, jest właśnie społeczność braterska. Oddziałujemy przecież na siebie w sposób ewidentny. Zarażamy się wzajemnie naszymi emocjami, niezależnie od tego, czy są to obawy, czy radości. Dlatego warto wysyłać w tę naszą wspólną przestrzeń pozytywną energię, bo ona może dużo zdziałać. Ona oddziaływuje nie tylko na innych, ale przede wszystkim na nas samych. Skupiając się na pozytywnych emocjach, rozwijamy je w sobie, ograniczając jednocześnie wpływ tych negatywnych. Po pewnym czasie takie skupianie się na tych pozytywach stanie się naszym nawykiem, a nawyk po pewnym czasie stanie się częścią naszej osobowości. A przecież o to właśnie nam chodzi, aby kształtować i krystalizować w sobie dobre cechy. Ponadto warto pamiętać, iż pozytywne cechy jednocześnie przyciągają pozytywy, a negatywy przyciągają negatywy. Jeżeli emanujemy złością, to prawdopodobnie spotkamy się również w odpowiedzi ze złością. Natomiast jeżeli wyjdziemy z dobrem, to prawdopodobnie to dobro do nas, drodzy braterstwo, wróci. Dlatego, aby korzystać z pozytywnej energii braci i sióstr, musimy usilnie pracować nad wysyłaniem własnych pozytywnych uczuć. To będzie z ogromną korzyścią dla wszystkich. Przychodząc na zebranie, przebywając pośród braci, z którym jest nam dobrze, budujemy swoje poczucie szczęścia, a tym samym podnosimy jakość naszego życia. Mówimy często, że społeczność braterska jest takim zaczątkiem królestwa. Tylko czy rzeczywiście, drodzy braterstwo, tak myślimy? Nie jest to absolutnie zarzut, tylko taka zachęta, aby każdy sam odpowiedział sobie, czy czuje się dobrze wśród braci. A może coś mi przeszkadza, czegoś mi brakuje? To jest pole, nad którym trzeba pracować. Ale aby rozpocząć tę pracę, potrzebna jest świadomość, nad czym mamy pracować. Aby być skutecznym, trzeba to nazwać po imieniu. Szczerze, bez obaw o złe zrozumienie. Sam byłem niejednokrotnie w sytuacji, w której braterstwo byli wobec siebie niemili. A nawet w pewnym stopniu, mogę powiedzieć, agresywni. Z pewnością były to wyjątkowe sytuacje, ale jednak nie da się ukryć, że psujące atmosferę. Być może nie warto przełykać tego w milczeniu, tylko od razu zapytać. Dlatego, drogi bracie, dlaczego, droga siostro, tak się do mnie odnosisz? Czy było lub może co gorsza, nadal jest w moim postępowaniu coś, co wzbudza taką reakcję, czego ja nie zauważyłem? Powiedz mi, to chętnie to poprawię. Dlatego zgodnie z biblijną zasadą chyba lepiej wyjaśnić to najszybciej, jak tylko można. Trzeba likwidować te małe liski, które psują naszą winnicę. A wszystko to po to, abyśmy czuli się ze sobą wspaniale, abyśmy się czuli dobrze, jak najlepiej, najlepszej kochającej się rodziny. Bo zadowolenie z naszych duchowych relacji ma ogromny wpływ na jakość naszego życia, bo dla poświęconych dzieci Boży właśnie ta sfera duchowa jest najważniejszą częścią życia. Czasami, drodzy, zdarza się, że w wykładach lub wypowiedziach braterstwa pojawiają się myśli, które natychmiast wywołują w nas alergiczną reakcję. On czy ona mówi to na pewno do mnie.
I choć to pewnie nieprawda, to dobrze, że tak myślisz, bracie, że tak myślisz, siostro. Bo skoro tak pomyślałem, skoro odniosłem to do siebie, to znaczy, że w moim sercu, w moim umyśle są ukryte wątpliwości. A te wątpliwości są ukryte, bo usilnie się o to staram, aby nie wyszły na światło dzienne. Blokuje im to wydostanie się na światło dzienne. Więc zamiast skupić się na wyimaginowanych złych intencjach brata lub siostry, lepiej je odważnie przemyśleć i uczciwie wyciągnąć wnioski. To nie tylko zdejmie z nas ten ciężar, który dotychczas skrzętnie ukrywaliśmy, ale również pozytywnie nastawi nas do tego, kto zwrócił nam na to uwagę. Zamiast złości pojawi się wdzięczność. Choć staramy się, drodzy, być coraz bardziej niezależni od warunków zewnętrznych i ustabilizowani w naszej wierze i postawie życiowej, to jednak cały czas jesteśmy jak gąbka. Chłoniemy to, co przekazują nam inni. Jeśli otaczamy się osobami wiecznie niezadowolonymi z życia, utyskującymi, ciągle czującymi się pokrzywdzonymi, to ich negatywne uczucia zaczną do nas przenikać. Również zaczniemy dostrzegać w naszym życiu prawie wyłącznie wady. Tacy przyjaciele nieświadomie podcinają nam skrzydła, nieświadomie wdeptują nas w ziemię. Natomiast jeśli w naszym otoczeniu znajdują się ludzie pogodni, pełni energii i dobrych uczuć, to ich entuzjazm udzieli się nam. Przez samą swoją obecność i pozytywną energię będą nas przysłowiowo ciągnąć do góry za uszy, motywując do działania i walki z własną słabością. Dlatego warto tworzyć jak najlepszy klimat między nami. Klimat tworzony z najdrobniejszych gestów, słów, uczuć czy modlitw. Bo każdy zbór, każda społeczność braterska powinna być takim miastem ucieczki od otaczających nas niesprzyjających warunków. Ale to wszystko, co powiedziałem, drodzy braterstwo to tylko teoria. Może trochę przykładów. To może troszkę nas również z letargu podniesie. To będą przykłady, w jaki sposób można poprawić jakość swojego życia. Na początek może płaszczyzna małżeńska. Jest rodzina, dzieci, mąż ciągle zapracowany, nie ma na nic czasu, żona przy dzieciach też nie ma na nic czasu i tak mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Każdy kolejny dzień robi się coraz bardziej szary niż poprzedni. Ciągła monotonia zabija entuzjazm, który towarzyszył im na początku. Marzenia, aspiracje zostały wyparte przez szarość codzienności. I choć każdy z miłością i troskliwością wykonuje swoje obowiązki, to tego światła w życiu jest jakby coraz mniej. Jakiś czas temu oglądałem taki reportaż o Japończykach, którzy są znani z tego, że bardzo dużo pracują. I okazuje się, że gdy idą na emeryturę ci Japończycy, to bardzo często się rozwodzą. Bo mieli żona taki podział. Żona w domu zajmuje się domem, mąż pracuje od rana do późnej nocy. Jak przyjeżdżał z pracy, to szedł spać. Zanim rodzina wstała, to wyjeżdżał do pracy i tak naprawdę przez całe życie się rozmijali. I nagle, gdy wracali z emerytury do domu, okazało się, że tam jest obca osoba. Ci ludzie nie potrafią ze sobą żyć, bo te może uczucia, które ich kiedyś wiązały, zupełnie się gdzieś rozpłynęły. I okazuje się, że te małżeństwa nie były w stanie przetrwać takiej próby. A przecież czasem tak niewiele trzeba, drodzy, aby wprowadzić do życia jakiś pozytywny akcent. Są różne elementy, zarówno wysokobudżetowe, jak i niskobudżetowe, a nawet i bezbudżetowe. Na przykład mąż przychodzi z pracy i przynosi żonie kwiaty. Mówi, kochanie, widzę, jak się poświęcasz dla naszych dzieci, dla mnie, ile to kosztuje trudu, ile widzę twoje zmęczone oczy. Chciałbym ci jakoś pomóc. Chciałbym, może powinienem coś w swoim życiu zmienić, abyśmy mieli więcej dla siebie wspólnie czasu, aby cię jakoś odciążyć. I te kwiaty są jakby podziękowaniem tego i jakby wskazaniem na to, że zauważam ten twój wysiłek. Jestem pewien, że takie słowa, takie kwiaty wniosłyby sporo światła do takiego małżeństwa. Oczywiście zawsze można mieć takie wątpliwości, bo z reguły jak ja przynosiłem Eli kwiaty, to pierwsze skojarzenie mamy było, cóż, żeś przeskrobał, tak? Bo to raczej nie jest takie w codziennym zwyczaju. Z kolei
Gdy mąż czasami potrzebuje wsparcia, to też żona mu powiedzieć: bardzo doceniam twoje wysiłek, ile pracy wkładasz, jak jesteś zapracowany, dzięki temu się czuję bezpieczna, ale bardzo żałuję tego, że tak mało czasu spędzasz z nami, z dziećmi, ten czas kiedyś przeleci. Może zastanówmy się wspólnie, z czego można zrezygnować, żebyśmy mieli dla siebie więcej czasu. Chociaż mężczyźni najczęściej grają twardzieli, ale tego słowa to naprawdę są dla nich balsamem dla ich serc i na pewno podniosłyby ich poczucie własnej wartości i natychmiast byliby mocno urośli. Ale czynnikiem blokującym nas, drodzy braterstwo, jest często strach przed zmianami. W internecie znalazłem pewną historyjkę, która choć jest przeznaczona dla dzieci, to jednak myślę, że wnioski z niej płynące są jak najbardziej przydatne dla dorosłych, również i dla nas, którzy jesteśmy poświęceni. Być może ją znacie, ja nigdy nie pamiętam, jakie były historie, nawet może w wykładach przekazywane, ale przypomnę wam, jeżeli ją znacie. Otóż był pewien chłopiec, któremu wpadła, no powiedzmy, złotówka do wazonu. Wsadził rękę do tego wazonu, oczywiście zadowolony, że ją złapał, ale nie mógł ręki wyjąć. No i się siłował na wszelkie sposoby i nic z tego nie wychodziło. Poszedł do taty. Tato, utknęła mi ręka w wazonie. Wazon bardzo cenny, bo to pamiątka rodzinna. Tata próbował, wlewał olej, żeby był większy poślizg, mydliny. Nic z tego nie wyszło. I tak już zdenerwowany mówi: dałbym piątaka za to, żeby dowiedzieć się, jak wyciągnąć tą rękę bez niszczenia flakonu. I nagle okazało się, dźwięk metaliczny, ręka gotowa, wyszła. Tato zaskoczony i pyta, jak to się stało. Mówi: tato, ja miałem złotówkę tutaj, ale jak usłyszałem, że mogę od ciebie dostać piątkę, to wypuściłem i ręka wyszła. I okazało się, że ręka bez tej złotówki wychodzi, a ze złotówką ściśnięta pięść już nie wychodzi. I to, drodzy braterstwo, pokazuje, że czasami warto coś stracić, aby zyskać coś bardziej wartościowego. Czasem nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli z czegoś zrezygnować. Trzymamy się tego kurczowo, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę to coś nas ogranicza, blokuje nasz rozwój albo wręcz czasami nam po prostu szkodzi. Dlatego Pan ma swoje metody, aby to zmienić. Czasami wkracza do akcji i robi to, drodzy braterstwo, za nas, po swojemu. I nagle okazuje się, że to nie była strata, tylko uwolnienie, otwarcie innych możliwości, które dają nam o wiele więcej radości i korzyści. Pan sam bowiem powiedział: nie zaniecham cię, ani cię nie opuszczę. Podam wam jeszcze przykład z mojego prywatnego życia. Kiedyś pracowałem na pewnym stanowisku, które było bardzo absorbujące. Miałem dużą odpowiedzialność za ludzi, za sporą ilość, powiedzmy, majątku. I była taka sytuacja, że musiałem przygotować pewne materiały do przetargu. W innych firmach zajmowały się tam tym dziesiątki osób, ja sam jeden to robiłem, ale już byłem wcześniej tak zmęczony tą pracą, że nawet jak się gdzieś schylałem, to traciłem równowagę i upadałem. Po prostu przemęczenie psychiczne. Ale kredyt, dzieci, ciężko w ogóle jakby się od tego oderwać, tak? W związku z tym zdarzyło się tak, że zacząłem w piątek przygotowywać materiały do przetargu, skończyłem w niedzielę rano, bez spania, tyle dób, tak? Cały weekend pracowałem od rana do nocy. Na 10:00 trzeba było zawieźć ofertę. Dałem rano szefom do podpisu, ale ci mieli cały czas gości, w związku z tym zeszło im za 20:10 dopiero mi wręczyli ofertę, więc mnie tam wieźli samochodem. Ja jeszcze pakowałem tą ofertę w samochodzie, zajechałem 2 minuty po 10:00 do urzędu. Chcę złożyć ofertę, a pani mówi: już za późno. Ta oferta nie będzie rozpatrywana. Dzwonię do szefa, mówię: spóźniliśmy się z ofertą. On za chwilę do mnie odzwania, pisz podanie o rozwiązanie umowy o pracę. Napisałem takie podanie. W ramach rekreacji psychicznej pojechaliśmy z Elą do przyjaciół w Bieszczady. No i za chwilę, po kilku dniach, po 2-3 dzwoni szef, mówi: wycofaj to podanie. I wróciłem na inne stanowisko, za podobne pieniądze, gdzie tych obciążenia już w ogóle nie było.
Można powiedzieć, że scenariusz zupełnie przeze mnie niemożliwy do wymyślenia. Pan to zrealizował w sposób najlepszy możliwy. Można tylko po prostu być mu wdzięcznym, że on potrafi rozwiązać każdy najtrudniejszy, drodzy braterstwo, nawet problem. Ale wróćmy do tych przykładów. Innym sposobem, powiedzmy, aby tak się oderwać od tej codzienności, jest chociażby załatwienie kogoś na godzinę, aby został z dziećmi i pójść tylko we dwoje na spacer, trzymając się za ręce jak za kawalerskich czy panieńskich czasów. Taka randka we dwoje. Takim sposobem jest na przykład przynoszenie do zboru ciasta albo jakichś ciastek, czekolady. To jest taki miły gest, który mówi o tym, że ktoś pamiętał o tym, chciał zrobić przyjemność innym braciom i siostrom. Może to zmotywuje mnie do tego, że może ja następnym razem zrobię taką niespodziankę, aby oni również czuli, że ja o nich pamiętałem. To są wszystko elementy, które jakby wpływają bardzo pozytywnie na nasze wzajemne relacje. Wspólne wyjazdy, wspólne jakieś spotkania w naszych domach prywatnych. To wszystko bardzo nas wiąże ze sobą, drodzy. I pozwala pokazać się takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy. Bez garniturów, bez odświętnych sukienek. I to pozwala tworzyć takie silne, naturalne, zupełnie pozbawione sztuczności więzy. Co stoi z kolei na przykład na przeszkodzie, aby po wykładzie powiedzieć bratu starszemu: tą myślą trafiłeś dokładnie w to, czego było mi potrzeba. Jestem wdzięczny Bogu, że ci podsunął taką myśl. Albo bratu diakonowi: jak się cieszę, drogi bracie, że powiedzmy obsługujesz internet, bo dzięki temu nie jestem sama ze swoimi myślami w domu, że przynajmniej mam taką odskocznię, mogę być z braćmi i siostrami. To jest dla mnie niesamowicie ważne. Wprawdzie to, powiedzmy, można powiedzieć obowiązek takiego diakona, ale jakżeż uskrzydla, drodzy braterstwo. Tego typu nawet słowa, gesty bardzo dużo takiej pozytywnej energii wnoszą w nasze życie. Albo z kolei można też powiedzieć komuś: jak się cieszę, drogi bracie, droga siostro, że cię widzę. Ostatnio dla ciebie byłem bardzo szorstki, przepraszam cię za to, miałem gorszy dzień, ale jednocześnie dziękuję ci za to, że tyle powściągliwości zachowałeś, bo to z kolei pokazało, jakie mam wady, nad czym mam pracować i że jednak można, bo ty taką postawę względem mnie przyjąłeś. Warto, drodzy, wychylić się czasem ze strefy własnego komfortu, aby zrobić dla innych, w domyśle dla braci i sióstr, coś, co dotychczas wydawało mi się nieco szalone. Szalone w takim znaczeniu, że nigdy tego dotąd nie robiłem. Co mam na myśli? Na przykład nie mam odwagi wystąpić, aby złożyć oświadczenie w czasie zebrania oświadczeń. Coś szalonego. Ja nigdy przecież nie jestem w stanie otworzyć ust. Ale może warto się zdobyć, może w mniejszym gronie zborowym, aby z siebie coś wypowiedzieć. To są naprawdę takie elementy, które budują wszystkich i tych, co słuchają, i tego, kto odważy się przełamać w imię miłości do braci swoje własne ograniczenia. Chodzi o to, drodzy braterstwo, żebyśmy we własnym gronie czuli się jak w gronie najlepszych przyjaciół. Abyśmy pozbyli się tej obłudy, tej takiej sztywnej osłonki, która po prostu jest szatą ogłady. Musimy być naturalni, zachowywać się tak, aby być po prostu sobą. Nie możemy udawać w społeczności braterskiej kogoś innego niż jesteśmy, bo to z kolei zabiera nam tą całą radość i te możliwości, które społeczność braterska daje, aby podnosić jakość swojego życia, swojego duchowego życia, a jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to najważniejsza część naszego życia. Bo gdy czujemy się jak wśród przyjaciół, to jesteśmy zupełnie bezpieczni. Bo przyjaciel, drodzy braterstwa, to jest taki ktoś, kto wie o tobie wszystko i pomimo tego, że wie o tobie wszystko, dalej chce z tobą być. Kto myśli o tobie pozytywnie, kto zauważa twoje zalety zamiast wyszukiwania wad. Ktoś taki, kto potrafi powiedzieć ci nawet coś, co jest dla ciebie bardzo bolesne. Bo tylko przyjaciel w imię przyjaźni jest gotów narazić się na tą nieprzyjemną sytuację dla twojego dobra, bo ktoś, kto nie jest twoim przyjacielem, po co się ma narażać na tego typu sytuacje? Przejdzie obojętnie, to jest jego problem. A przyjaciel, któremu na tobie zależy, zdobędzie się na to, aby ci powiedzieć: to mi nie pasuje.
z tym ci nie do twarzy. Zbliżamy się, drodzy braterstwo, do końca rozważań, a tak właściwie to powinniśmy zacząć od konieczności postawienia sobie pytania, czy w ogóle czuję potrzebę poprawy jakości mojego życia. Może wszystko jest na tyle dobre, że nie ma co poprawiać. I znowu opowiem wam pewną historię. Był pewien profesor, który zaprosił swoich byłych studentów na kawę. Byli to ludzie, którzy osiągali różnego rodzaju sukcesy, kariery zrobili, mieli dobrą sytuację finansową. No i przyszli do tego profesora. Profesor postawił dzbanek z kawą, różnego rodzaju filiżanki, lepsze, gorsze, droższe, tańsze. No i tak każdy sobie nalał tej kawy. No i zaczęli rozmawiać, zaczęli opowiadać, jakie sukcesy odnieśli, jak się w życiu im fajnie poukładało. I na koniec tej całej społeczności profesor mówi do nich tak. Macie jeden problem, którego nie dostrzegacie. Zaprosiłem was na kawę, ale tak naprawdę wasza uwaga skupiła się na kubkach. Każdy wybierał ten najpiękniejszy i patrzył uważnie, czy sąsiad obok ma gorszy czy lepszy, i ten smak kawy okazał się w pewnym momencie najmniej ważny. A przecież kawę wypijecie, a kubki u mnie zostaną. I drodzy braterstwo, w życiu chodzi o to, aby wyciągać z niego esencję, to, co jest rzeczywiście istotne. Każdy z nas pije swoją symboliczną kawę i każdy z innego kubka. Lepiej skupić się na smaku własnej kawy, niż rozmyślać o tym, jaki kubek posiada ktoś inny i czy może lepiej by było taki kubek również posiadać. Swoją kawę można dosłodzić, można dolać mleka, można dodać kardamonu, innych przypraw po to, aby osiągnąć taki smak, który nam, drodzy braterstwo, pasuje, aby był dla nas idealny. Bo jeżeli skupimy się na kubku, to możemy próbować osiągnąć ten kubek całe życie i się nagle okaże, że nie będziemy mieli czasu, aby spróbować, jak z tego kubka kawa pasuje. A bardzo często jest tak, że nawet jak już ktoś ten kubek osiągnie, to okazuje się, że smak kawy się wcale nie różni od tego, który był w zwykłym, obtłuczonym kubeczku. Drodzy braterstwo, bycie w prawdzie wcale nie oznacza bycia posępnym i sztywnym. Bracie Wiktorze, inni mieli przerwę, gdzie mogli tam wejść. Ja rozumiem, że nie mam takiej możliwości, tak? Więc muszę już się powoli... Dobrze, więc chciałbym powiedzieć, drodzy braterstwo, że od średniowiecza jakby uformował się taki wzorzec, że chrześcijanin to ma posępną twarz, zawsze ma wzrok skierowany ku górze. I tak naprawdę emanowanie szczęściem przez chrześcijanina to jest takie, no powiedzmy, coś niecodziennego, tak? Bo chrześcijanin powinien być właśnie taki posępny, smutny, a przecież sednem bycia chrześcijaninem jest radość. Jest bycie szczęśliwym. Przecież Jezus nie powołał nas po to, żebyśmy byli stroskani życiem, żebyśmy byli pozbawieni jakiejś radości czy motywacji. On nas powołał po to, żeby dać nam szczęście. Szczęście nawet pomimo różnego rodzaju przeciwności. Pewien stopień ogłady, który jedni mają rozwinięty bardziej, a inni mniej, nie jest radowaniem się. To, że jesteśmy uśmiechnięci, wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy w środku radości. Bo braterska radość to chęć bycia razem, to tęsknota za społecznością, to chęć wspólnego spędzania czasu. Tak jak u Żydów, i tu nawiążę znowu do wykładu brata Władka, to nie jest taniec taki, że się przestępuje z nogi na nogę, powiedzmy taki troszkę, brakło mi słowa, gdzie człowiek jest pełen wstydu, tak, jak na niego patrzą, tylko Żydzi jak tańczyli, czyli jak Maria nad Morzem Czerwonym, to pełna ekspresji, tak, pełna radości, to jest wulkan energii. To jest właśnie to clue bycia chrześcijaninem, tej radości chrześcijańskiej. Oczywiście nie mówię, że mamy tu stać, tańczyć i machać rękami. Chodzi o takie wewnętrzne poczucie radości, wewnętrzne poczucie szczęścia, które ma nas unosić ku górze, a nie cały czas wdeptywać w ziemię. Ale jak, drodzy braterstwo, poprawić sobie jakość życia? Co zrobić, żeby dobrze czuć się z innymi?
Wiem, że to trudne, bo każdy ma inną naturę, ale jednak kluczem jest to, aby dobrze czuć się z samym sobą. Jeżeli ktoś ma problem z akceptacją samego siebie, to również z innymi będzie czuł się niekomfortowo. Nasze wady, nasze frustracje odbierają nam radość życia, a przecież można w pewnym stopniu nad tym zapanować. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale mówi tak, od wiersza 4 do 7. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. W odczytanych tekstach apostoł Paweł mówi o wartości wewnętrznego pokoju, który oznacza odpoczynek serca i umysłu, który jest najwyższym poziomem jakości życia, bo jest to pokój Boży, pokój pochodzący od samego Boga. Ten pokój jest w stanie zabezpieczyć nasze serca, umysły od nadmiernej troski, niepokoju, od strachu i beznadziei. Czy jest to ważne? Bardzo ważne, bo aby podkreślić tą myśl o radości, apostoł Paweł powtarza to 2 razy. Mówi, znowu mówię, radujcie się. Tak więc wydaje się, że kluczem do uzyskania tak upragnionego pokoju jest osiągnięcie radości wynikającej z uwolnienia się od troski, kłopotów poprzez powierzenie ich Panu z pełną ufnością. Dlatego, drodzy braterstwa, zachęcam wszystkich, przypatrzmy się uważnie naszemu życiu. Na pewno są w nim rzeczy, które wydają się nam tak, aż tak oczywiste, iż zapominamy o tym, że jesteśmy szczęściarzami, że je mamy. Mówi się, drodzy braterstwo, że najważniejszym związkiem człowieka jest małżeństwo, ale zaryzykuję twierdzenie, że najważniejszym związkiem człowieka jest związek z samym sobą. Jeżeli nie czujemy się dobrze ze sobą, jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, drodzy, to z pewnością nie będzie nam dobrze z nikim innym. A więc łączące nas, drodzy braterstwo, więzi dają każdemu z nas nie tylko przywilej, ale również obowiązek dbania o jakość swego życia, bowiem ma to również bezpośredni wpływ na jakość życia naszych braci i sióstr. Dlatego najlepszym uczynkiem, którym możemy zrobić dla naszych braci i sióstr, to jest bycie szczęśliwym. Drodzy braterstwo, może zakończę myślą z księgi Nehemiasza, z 8 rozdziału, wiersz 10. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą postoją. Dziękuję za uwagę, przepraszam za przekroczenie, ale wpisałem się w nurt taki obecnie panujący, w związku z tym mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. Dziękuję.